Witam wszystkich. W tym odcinku pokażę frezowanie takich oto korków. Frezowanie właśnie tu sześciokąta. O. To jest super widać. Właśnie ten sześciokąt jest 27 mm. Muszę być na minusie. Tak to frezuję. Uchwyt zwykły trzecinkowy tokarski stoję. Później stół obrotowy. Obracam sobie co 60 stopni. Co chciałem jeszcze dodatkowo, jeszcze pokażę, to przygotowałem sobie trochę wyliczenia, w jaki sposób wyliczam obroty maszyny, u mnie tu są ustawione od średnicy właśnie freza, od tego ile frez ma tych piór, od tego będę wyliczał posuw. A teraz wstawiam filmik, taki krótki, jak robiłem te korki na tokarce CNC. Już pokazuję te wyliczenia właśnie tak. 35, 50 metrów na minutę. Mam taką formułę, taką znalazłem ją w internecie, ona mi się tak bardzo podoba i właśnie ją używam. W tej formule jest napisane 35, 50 metrów na minutę dla stali. Nie dopisałem to stali. Tak, stali. To właśnie ten posuw metrów na minutę dla stali. Nam trzeba przekalkulować to w milimetra na minutę, bo maszyna tak pracuje w milimetrach na minutę. No to jest logicznie, że trzeba dodać po prostu 1000 do tego. Czyli bierzemy 35 od 35 tysięcy do 50 tysięcy. Mamy taki posuw milimetrów na minutę. Ale my wybierzemy maksymalny, a później dopasujemy już do frezarki, jaki mamy. 50 tysięcy. Później musimy wybrać frez. Frez mamy 16 mm. My bierzemy tak, 50 tysięcy. Musimy to podzielić później 3, 14 razy 16. To jest średnica freza, czyli pi razy średnica freza. Razy 16 to wychodzi 50, 24. Tak to. Z tych wyliczeń 3,14 razy 16 wychodzi 50,24 i musimy to podzielić na 50 tysięcy. I tak to 50 tysięcy przez 50,24. Wychodzi u nas 995 obrotów. Wychodzi maksymalne obroty przy tym posuwie, przy 50 metrach na minutę, to mamy maksymalne obroty, które możemy dać. I teraz zobaczymy, co mamy na frezarce. Tak, to na frezarce mamy 1000, 1250, no możemy wybrać 800 albo 1000, tak? No logicznie wybrać 1000, ale nie chcę tak, no, żeby na maksa ten frez pracował, to wybierze sobie 800. 800 tu już wybrałem, już jest włączone, jest git. Następnie, pokażę, musimy wybrać posuw. Będziemy wybierać posuw. W tej właśnie formule jest napisane tak, że przy średnicy 16 mm możemy dać na jeden ząb 0,05 mm. Ale my mamy zębów 6. Mamy 6 zębów. I teraz następnie, wybraliśmy 800 obrotów, tak? Bierzemy 800 razy 0,05. Wychodzi u nas 40 mm na minutę. My mamy posuw na jeden ząb, ale zębów mamy 6, czyli razy 6. Wtedy wychodzi, mamy posuw 240 mm na minutę. Ale oczywiście nie będziemy dawać to na maksa. I tak, przy frezarce tu mamy 250. Tam było 240, coś takiego. Tu mamy 250. Weźmy po prostu posuw 200. Na jedną kreskę po prostu mniej. I to jest super. Właśnie tu już wybrałem zielony. To właśnie ta część prawa. Tu czerwone i to jest 200, ten posuw. I już można zaczynać robić.
I tak, to dopasowaliśmy już obroty, dopasowali już posuw. Teraz zaczniemy frezować. Ale przed tym najważniejsze to jest bezpieczeństwo. Ile jest dopuszczalne blendów przy bezpieczeństwie z okularami? To jest tylko dwa. Jedno na jedno oko, drugie na drugie. Zakładamy okulary i zaczynamy frezować. Jeszcze muszę zdemontować to, co pofrezowałem już. Tak. Oczyścić powierzchnię oczywiście. Oczyścili powierzchnię, sprawdzili wszystko. Teraz stawiamy. Opór mamy tu z góry tych ścienek na tej powierzchni. Wstawili, trochę przykręcili i ściskamy. Już ścisnęli. A z góry można nie pukać, no bo ten frez nie dochodzi aż do samego końca. Tam zostaje może pół milimetra tego starcia. Właśnie co jest najciekawsze, że mamy sześciokąt, tak? Musimy obrócić to niby 6 razy, ale naprawdę to jest tylko 5. Czyli tak, zaczynamy od zera. 0, tak? 60 stopni, 120 stopni, 180 stopni, później 240 i 300 stopni. Niby 6 razy jest policzone, tak? Ale pierwszy raz się nie liczy, dlatego że pierwszy raz my to nie przekręcamy. I wtedy powiedzmy, jak zaczynaliśmy od zera, tak, i doszliśmy do 300 stopni i nie przekręcamy dalej do zera, zostawiamy to na 300 stopni. Wtedy pierwszy raz zrobimy 300 stopni, później przekręcimy i będziemy mieli 360, czyli 0, tak, i zaczynamy. I drugi raz już staniemy nie na 300, a staniemy tylko na 240 stopni. No zaraz wszystko pokażę. No tak to. Włączamy wodę. Obroty, posuw. Najpierw na szybkim posuwie dojeżdżamy. I już dalej jedzie sam. Tak samo na posuwie w jedną stronę, a w drugą. Znaczy w drugą stronę można trochę szybciej zrobić, ale niech tak zostanie. Nie trzeba wyjeżdżać z samego materiału, no bo to się wraca, obraca się na osi i dlatego zostawiam to tak blisko materiału. Jak widzicie, jeden raz już jest zrobiony, ale ja jeszcze z jednego razu to nie przykręciłem. I dlatego mówię, że tylko 5 razy to trzeba przykręcić. Właśnie przykręcamy. Drugi raz. Jak widzicie, posuw jest dobrze dopasowany. Op, i nie odjeżdżamy dalej, żeby u nas poszło dużo szybciej. Trochę wiórki mi tu nawadało, że widać się wystąpi. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu cały czas. Ja to tak. Dla nas
statystyki. Odjeżdżam gdzieś dotąd. Wyłączam tylko obroty. Tak na szybko czyszczę tą powierzchnię. Zdejmuję ten korek. Wstawiam inny korek. No i oczywiście włączam obroty. Jadę sobie robić następny korek. Powiem tylko, jak można to zrobić troszeczkę szybciej. Tak, to mamy ten koryczek ustawiony. Jak to zrobić szybciej? Właśnie ja jadę na początku w jedną stronę i później wyjeżdżam. Później tylko przykręcam. Jadę tak samo w jedną, drugą przykręcam. Można oczywiście zrobić tak, żeby jechać w jedną stronę, później przykręcasz, jedziesz w drugą stronę, przykręcasz, jedziesz z powrotem i tak tylko w jedną stronę, żeby jechać, ale jak dla mnie to mi nie pasowało, po prostu ta powierzchnia mi nie pasowała. Jak jedzie w moją stronę, to wtedy dobra powierzchnia wychodziła, a jak jedzie z powrotem, no to wtedy już taka sobie nie bardzo. I robię tak, że w jedną, a w drugą raczej za dużo czasu na to nie schodzi. No tak, tyle korków ja tutaj zrobiłem, wszystkich tam 50 parę sztuk. I jeszcze chciałem powiedzieć, że to materiał jest nierdzewka, czy kwasówka, coś takiego, z tego rodzaju, no. Właśnie tak to jest. Tak to wszystko wygląda. Te gwinciki. No dobrze, to wszystko, dziękuję bardzo. Zapraszam do obserwowania.